Go Kultura, czyli ciekawie o ciekawym. Bardzo serdecznie witamy w kolejnej audycji przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Miernikiewicz. Wokalista, panie Jacku, to jest dobre określenie? Wokalista miłujący muzykę ponad wszystko. Witamy bardzo serdecznie. Będziemy oczywiście mówić o tym, co dzisiaj dzieje się w pana karierze, ale cofnijmy się na początek do tych pierwszych lat. Jak rozpoczęła się pana przygoda z muzyką? Zawsze była ona taka otwarta, ta moja przygoda, te moje śpiewania na tamte czasy, lata 70., a wcześniej lat 60., zawsze już śpiewałem, czy w szkole podstawowej, czy w liceum. Było to dla mnie bardzo ważne. I te wszystkie utwory nastrojowe, te standardy z tamtych lat uzwierciedlają się również w moich koncertach i mają swoiste uznanie. Czy do tego punktu, w którym jest pan dzisiaj, docierał pan przy pomocy innych osób? Czy jest pan samoukiem? Czy też to było tak profesjonalnie prowadzone? Powiem szczerze, że jestem typowym naturszczykiem, czyli nie jest to na jakiejś tam podbudowie czy studiów muzycznych, ale staram się śpiewać. Wiadomo, że śpiewanie czy jakiekolwiek muzykowanie oparte jest na czystości, ale staram się, bo to jest początek, ale staram się w swojej muzyce zawierać wiele elementów bardzo, bardzo emocjonalnych. I póki co daje to uznanie. Może to późno wszystko, że ja się tak ujawniam właśnie w tych datach teraz, ale kto powiedział, że nie można pośpiewać mając po 50 i mając taką dojrzałość, którą posiadam w tej chwili i to te przeżycia, których doznałem przez tyle lat. Osiągnięcie pewnego poziomu to jest tym bardziej trudne, że działał pan, uczył pan się tego śpiewu sam, ale jest pan już na etapie takim, kiedy ma na koncie krążek nagrany. Jak doszło do nagrania tego pierwszego debiutanckiego wydawnictwa? No, bardzo się cieszę, że mi się udało to zrobić w 2014 roku. To było na kanwie mojego występu telewizyjnego w Polsacie, Must Be The Music. I tak sobie pomyślałem, że wartałoby to jakoś gdzieś zapisać, gdzieś pokazać, nie tylko na telewizyjnych ekranach, ale właśnie czy w klubach, czy w salach koncertowych, podczas właśnie tych moich koncertów takich bardzo, bardzo osobistych. Jakie jest pana osobiste zdanie na temat tego typu właśnie programów? Jakie są największe ich plusy? Czy one rzeczywiście mogą pomóc i w czym i komu? Czy mogą pomóc? Na pewno mogą próbować zweryfikować się, czy warto, ale czy każdy sobie poradzi z takim natężeniem ciśnienia, jakim na niego spływa? Tego nie wiem. Mnie się udało. Powiem szczerze, że różnie ludzie odnoszą się do takich sytuacji, kiedy zamiast czterech taków dostają cztery nie i muszą z tym żyć. Ale zawsze należy iść do przodu i nie przejmować się. Oczywiście ta krytyka, szczególnie tych takich znanych osób jak Adam Sztaba, czy Chora, czy Zapędowska, ona jest wtedy bardzo dobra, jak jest konstruktywna i twórcza. I wtedy wiele uwag, które oni mogą tutaj podpowiedzieć, mogą na właściwą drogę tutaj wokalną wprowadzić. Panie Jacku, w pana repertuarze są zarówno piosenki autorskie, jak i covery. Zacznijmy od tych drugich może. To jest na pewno efekt tego, co panu najbardziej odpowiada, co pan najbardziej lubi. Czyje piosenki pan śpiewa? Jak dokonuje pan tego wyboru? No, tutaj jest ciekawostka pewnego typu, bo ja jestem osobą bardzo tutaj uniwersalną, jeśli chodzi o repertuar, w zasadzie od Piwnicy pod Baranami, ale generalnie to muzyka taka nastrojowa, to jest nacechowane tym moim takim spojrzeniem na tą stronę życia. Ale śpiewam również bel canta. Śpiewam utwory, którym
pięknie sobie radził zawsze i był mistrzem Pavarotti czy Andrea Bocelli. No tutaj... Czyli zostałem obdarzony niejako dwoma rodzajami głosów. Typowo popowym, gdzie mogę zaśpiewać te wszystkie covery, ale nie tylko covery, głosem właśnie popowym, ale również głosem białym, czyli głosem tenorowym, który pozwala mi wykonywać arie czy bel canto. Nawet kiedy wykonuje pan te utwory, które przeznaczone były, napisane dla kogoś innego i tak wkłada pan sporo własnej duszy, to nie są takie dosłowne odwzorowania oryginałów. Właśnie jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju kopii, bo wtedy to jest tylko kopia, nawet najpiękniej wykonana, ale to jest tylko kopia. Nigdy nie będziemy poprawiać mistrzów, nigdy, to jest nie tędy droga. Ja mam utwory specjalnie napisane dla mnie i te utwory wszystkie zagraniczne z repertuaru czy Sinatry, czy Bocelliego, czy Toma Jonesa, one są, żyją zupełnie innym życiem, zupełnie innym garniturem. Muzyka jest piękna, do tego piękna aranżacja, ale słowa są nietłumaczone, tylko napisane specjalnie dla mnie. Pomówmy teraz o tych tekstach właśnie. Kto je dla pana pisze? Te teksty są napisane przez różne osoby, ale to są osoby, które, ja powiem szczerze, że one stwarzają pewien nastrój taki i to są moi znajomi. Nie będę mówił tu z imienia i nazwiska, bo nawet nie o to chodzi, ale klimat jest ten sam, ten właściwy. To są osoby, które świetnie mnie znają. Wiedzą, jakie mam przeżycia, wiedzą, jak ja bym to potrafił zaśpiewać. Także to jest ten kierunek właściwy. Panie Jacku, mówiliśmy o tym. Był występ w Must Be The Music. Są występy podczas mykanowskich różnego typu uroczystości, ale koncertuje pan w wielu innych miejscach. Często jestem zapraszany w różne miejsca kurortowe, gdzie śpiewam dla kuracjuszy. Piękne, nastrojowe utwory. Jest to również taka forma terapii muzycznej dla tych ludzi. Powiem szczerze, że widzę to na twarzy, widzę te łzy, widzę uśmiechy, widzę, jak ludzie sobie coś przypominają ze swojego pięknego lub mniej pięknego życia, bo nie śpiewam tylko o pięknej miłości, ale śpiewam również o tych dramatycznych przeżyciach, które powodują, że ludzie sięgają do tych wspomnień. Czyli jest ta interakcja z pańskiej strony, również czuje pan to, co czuje publiczność. Najważniejszym przesłaniem artysty na scenie jest to, by zdobyć tych słuchaczy swoich i nawiązać z nimi piękny kontakt. Także no, nie wyobrażam sobie, żeby wyjść na scenę i śpiewać. No, tylko trzeba nabrać tego pięknego kontaktu i wtedy to jest wspólny sukces, bo nie ma większej radości dla wykonawcy niż radość, a już nie mówię o męskich łzach wzruszeń, to już przerasta Rubikon mojego wyobrażenia. Jest ten debiutancki krążek, to jest zwieńczenie jakiegoś etapu, ale pan nie poprzestaje na laurach, to nie jest absolutnie koniec, nie jest spełnienie szczyty pańskich marzeń. Już trwają przygotowania do nagrania drugiej płyty. No tak, póki Pan Bóg daje sił i zdrowia, no i możliwości wokalnych, bo to też jest bardzo istotne, żeby być w formie, żeby zaśpiewać koncert półtorej godzinny czy dwugodzinny, to też trzeba mieć i trochę siły. Mam materiał już na drugą płytę swoją pod tytułem, roboczym na razie tytułem, Nic ponad miłość. Myślę, że no zresztą wszystko śpiewam o miłości. Taki już jestem skonstruowany, zamiast żył, to płynie u mnie muzyka i miłość. Także tak jest moje spojrzenie na to wszystko. Wiele rzeczy nie wyśpiewałem, bo na tym pierwszym krążku było umieszczone tylko 13 utworów. Natomiast tutaj, żeby wyśpiewać wszystko o miłości, to nie wiem, czy by mi 2 tygodni brakło. No. To nie starczyło oczywiście. W porównaniu z tą pierwszą płytą, ten drugi krążek będzie inny? Będzie więcej bel canto. Będę chciał zaśpiewać rzeczy, które śpiewali, tak jak tu wcześniej wspominałem, mistrzowie. Będę chciał zaśpiewać Nessun Dormen, co jest Pucciniego, co jest cudownym utworem. Wiele utworów, Strawiaty Verdiego. Także pomysłów mam sporo. Śpiewa się
tak mnie się wydaje, przynajmniej z patrzącego, osoby patrzącej z boku, że śpiewa się dla tej publiczności. Do jakiej publiczności pan chciałby dotrzeć poprzez swoje płyty? Na pewno do publiczności takiej, która jest otwarta i empatyczna na taki rodzaj, bardzo wrażliwa, bo drodzy moi słuchacze, chcę podkreślić rzecz jedną. Te utwory, które ja próbuję zaszczepić w moich słuchaczach, one są ponadczasowe. To, że śpiewam Besame Mucho, to jest utwór napisany w 45 bodajże roku przez meksykańską dziewczynę 16-letnią. On do dzisiaj jest wykonywany w bardzo różnych interpretacjach i ciągle jest młody. Także to nie wiek, a otwartość, wrażliwość. Wrażliwość na taki rodzaj muzyki. Dzisiaj w zgiełku proponowanych różnych muzycznych ujęć ta muzyka zawsze będzie miała uznanie. Panie Jacku, w takiej dziedzinie jak sport bardzo łatwo jest sklasyfikować, kto jest lepszy, kto jest najlepszy. Muzyka to jest troszeczkę zupełnie inna dziedzina. Jak pana zdaniem my Polacy stoimy pod względem wokalnym? My mamy wciąż takie osoby, którymi możemy się pochwalić na przykład na arenie międzynarodowej nawet? Często jest tak, że my nawet sami nie wiemy, kogo koło siebie mamy. To też wynika, żeby się spełnić, to trzeba mieć i osobowość. Jeżeli ktoś nie umie sprzedać swojej osobowości lub ma jakieś tam kompleksy z tym związane, to często zatraca się naprawdę wspaniałe talenty, perły. I nad tym należy ubolewać. Tutaj jest rola oczywiście nauczycieli w wyłuskiwaniu takich talentów, bo to tak jest. No. Ja nie miałem tego szczęścia, że mieszkałem w niewielkiej miejscowości. Nie miałem takiego szczęścia, żeby mi ktoś podał fachową rękę i bym... Być może, że dzisiaj, tak jak wielu moich kolegów, z Filharmonii, w której śpiewałem, częstochowskiej, śpiewa po całym świecie. Taki mój kolega też śpiewa w Filharmonii Wiedeńskiej, w którym razem żeśmy śpiewali, razem żeśmy zaczynali swoje takie muzyczne, już takie głębsze odniesienia. Tą audycję nagrywamy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Pana zdaniem tutaj w gminie Mykanów też są takie perełki, które mają przed sobą przyszłość wokalną? Ależ oczywiście, że są i tutaj życzę tutaj panu Janowi, który prowadzi, pan Jan Głowacki prowadzi studio nagrań. Życzę, żeby on tym swoim czujnym uchem wyłapał ich najwięcej, jak najwięcej. No potrzeba naprawdę dużo, ale mnóstwo potrzeba takiego otwarcia serca na to, co się robi, bo jak zresztą w każdej dziedzinie, ale w tej szczególnie. Bo śpiewać może każdy, ale czy każdy musi występować, tego nie wiem. Nasza rozmowa powoli będzie dobiegać końca. Pana postać jest dowodem takim, że jeżeli się chce, jeżeli ma się w sobie odpowiednią dozę determinacji, to można i wydać płytę, i występować na scenie. Co chciałby pan powiedzieć tak na koniec, żeby młodzi ludzie na przykład uwierzyli, że warto to robić, żeby walczyć o swoje? Na pewno warto mieć marzenia, które trzeba spełniać. Im wcześniej się je będzie chciało spełniać, tym szansa na większy sukces jest. Bo tak jak mówię, w dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do środków masowego przekazu jest tak duży, to siła determinacji, oczywiście ta osoba, która nastanie takiej młodej osobie na drodze, to jest wtedy wspólny sukces. To już na sam koniec. Gdzie w najbliższym czasie będzie można pana zobaczyć na żywo? No i kiedy doczekamy się kolejnego krążka? Śpiewam, tak jak wcześniej wspominałem, w różnych miejscach kraju. W tamtym roku miałem piękne koncerty, dwa w Wielkiej Brytanii dla Polonii, w Bournemouth. To jeszcze o tej płycie? Kiedy to? A płyta druga, myślę, że na spokojnie ją wydam niż tamtą pierwszą. Że końcem tego roku, góra na początku przyszłego, będzie finalna. Panie Jacku, czy ja, korzystając z pana obecności tutaj w studiu, mogę poprosić o takie muzyczne pozdrowienia dla naszych słuchaczy? Serdecznie zapraszam do wysłuchania moich interpretacji, świeżych interpretacji utworów Zbyszka Wodeckiego, z którym miałem też przyjemność śpiewać. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, to jest na takim próbnym krążku, oraz Without You, z tekstem oczywiście napisanym dla mnie.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj pan Jacek Miernikiewicz. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich. Również pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania kolejnych audycji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Dziękujemy. Nie ma właściwie dziś dziedziny sztuki, w której nie byłoby potrzeby szukania mecenasów czy też sponsorów. Z problemem braku funduszy na promocję własnej twórczości boryka się również Jacek Miernikiewicz. Wsparcie potrzebne mu jest zwłaszcza ze względu na plany realizacji kolejnej płyty. Stąd za naszym pośrednictwem przekazujemy apel pana Jacka do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie artysty. Osoby mające taką możliwość mogą kontaktować się z nim m.in. za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas i moje dni. Wszechobecny pośpiech czasu zna, naznaczy mi. Przez to tak lubię wracać tam, gdzie byłem już.